Kochał góry i wiedział, że jak piękne, są i niebezpieczne. Dlatego zabiegał, by w naszych pięknych Beskidach powstał oddział Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I udało się. W wieku 94 lat odszedł Alojzy Szupina, założyciel Beskidzkiego GOPR-u. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Tym słowem z ostatniej księgi Biblii, księgi Objawienia świętego Jana, księgi Apokalipsy, chcę Was bardzo serdecznie przywitać, drogie siostry, drodzy bracia, na tej żałobnej uroczystości, kiedy gromadzimy się wokół trumny naszego drogiego, zmarłego brata, świętej pamięci Alojzego Szupiny. Witam Was, droga rodzina, drodzy najbliżsi, którzy żegnacie dzisiaj swojego ojca, teścia, dziadka. Witam Was, droga rodzino, która żegna swojego ukochanego, bliskiego, ale przede wszystkim witam też Was, drodzy goprowcy, bo żegnacie jednego spośród siebie, żegnacie tego, który jest nestorem Ochotniczego Pogotowia w Polskich Górach. Witam Was, drogie delegacje PTTK i różnych innych organizacji. Wybaczcie, że nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Chcę Wam życzyć Bożego błogosławieństwa, chcę Wam życzyć Bożego towarzyszenia, Bożej siły. Chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować za życie, które było tak bogate. Ale też chcemy pocieszać się Bożym Słowem. Chcemy naszego zmarłego powierzyć w Boże ramiona, w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego w Panu Jezusie Chrystusie. Panu życia i śmierci w Trójcy Świętej jedynemu dobremu Bogu podobało się odwołać z doczesnego pielgrzymowania do nieprzemijalnego domu świętej pamięci Alojzego Szupinę, który urodził się 22 grudnia 1929 roku w Cieszynie. Przyszedł na ten świat jako syn Alojzego i Joanny z domu Grabuszka. Zamieszkiwał tutaj na Bobrku, tu w Cieszynie, w domu przy ulicy Kościuszki pod numerem 19. Większość swojego życia był związany z górami, zawodowo, ale także miłością był związany z górami. Pracował w PTTK. W małżeństwie ze świętej pamięci Anną z domu Czyż, która poprzedziła go do wieczności 15 maja 2020 roku, przeżył błogosławione 65 lat. Odszedł 19 października 2024 roku, przeżywszy 95 lat. Do wieczności poprzedzili go małżonka, teściowa, brat z rodziną. A pozostawił córkę, zięcia, wnuczkę, dwoje prawnucząt, bratanicę ze strony małżonki zmarłej, kuzynki zmarłej, współmałżonki, grono bliższej i dalszej rodziny, sąsiadów, znajomych, a przede wszystkim przyjaciół z Cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Grupy Beskidzkiej GOPR. Drodzy, przychodzimy dzisiaj pożegnać niezwykłego człowieka. To, co się dzisiaj, myślę, wielu z nas jako pierwsze rzuciło w oczy, to ta niezwykła wiązanka na trumnie. Jakżeż wymowna. Sosnowe, pachnące.
Nie kwiaty, które są piękne, ale za chwilę zwiędną, stracą swoje piękno, ale właśnie ta zielona, bujna, pełna życia wiązanka, jakżeż prosta, a jakżeż wymowna. Drodzy, jeśli by życie porównać do naczynia, to jego życie było pełnym naczyniem. Nie każdemu jest dane przewędrować 95 lat życia. A na dodatek to jego życie było tak bardzo wypełnione treścią, różnoraką zawartością, że aż trudno w tym naczyniu to wszystko zmieścić. Jak sama droga córko napisałaś, może trzeba pominąć pewne aspekty jego życia osobistego, prywatnego, żeby zmieścić to, co najważniejsze, a tym najważniejszym były góry. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył Mariusz Jaszczurowski.